Cześć, witam Was serdecznie w programie Krótkie Fakty. Dzisiaj mam dla Was zbiór kilku ciekawych, według mnie, newsów z ostatniego czasu. Także zaczynajmy. Na początek pozytywny akcent. Prezydent Chin Xi Jinping ogłosił, że jego kraj może nadal wysyłać pandy wielkie do Stanów Zjednoczonych. Oświadczenie to zostało złożone po tym, jak Narodowe Zoo w Waszyngtonie odesłało 3 pandy do Chin. Jest szansa, że te sympatyczne zwierzęta powrócą do zoo w Waszyngtonie oraz San Diego. Pandy wielkie są nazywane ambasadorami przyjaźni między Chinami a USA. Były niedawno tematem dyskusji. Xi Jinping podkreślił gotowość do kontynuacji współpracy z USA w zakresie ochrony pand, mając nadzieję na pogłębienie przyjaznych więzi między narodami. Warto jeszcze dodać, że powrót pand do Chin był wynikiem wygaśnięcia 3-letniego przedłużenia umowy między Narodowym Zoo w Waszyngtonie a Chińskim Stowarzyszeniem Ochrony Przyrody. Mei Xiang i Tian Tian, bo tak miały na imię pandy, przybyły do Waszyngtonu w 2000 roku, a Narodowe Zoo płaciło początkowo $1 000 000 rocznie za ich utrzymanie, zmniejszając tę kwotę do $500 000 rocznie po pierwszej dekadzie. Zoo w San Diego odesłało swoje pandy w 2019 roku, a zoo w Memphis w kwietniu tego roku. Obecnie jedynymi pandami wielkimi w Stanach Zjednoczonych są te, które znajdują się w zoo w Atlancie. Jednak również one mają wrócić do Chin w przyszłym roku. Teraz wracamy do Polski. Od dzisiaj można zastrzec swój numer PESEL, aby zapobiec kradzieży tożsamości i nielegalnemu wykorzystywaniu danych, na przykład przy zaciąganiu kredytów. Zastrzeżenie numeru PESEL działa podobnie do zastrzeżenia karty kredytowej. Instytucje finansowe, takie jak banki czy leasingodawcy, będą zobowiązane do sprawdzania, czy dany numer PESEL nie jest zastrzeżony. W przypadku znalezienia zastrzeżenia będą musiały odmówić realizacji danej usługi. Zaleca się zastrzeganie PESEL-u, szczególnie w sytuacji, gdy zgubiono dowód osobisty lub gdy istnieje podejrzenie kradzieży tożsamości. Najprostszym sposobem zastrzeżenia numeru PESEL jest użycie aplikacji mObywatel, a szczegóły procedury można znaleźć na rządowych stronach internetowych. Od 1 czerwca 2024 roku instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu umów takich jak kredyty czy pożyczki. Zastrzeżenie można aktywować lub cofnąć już teraz i do tego czasu, czyli do 1 czerwca 2024, ale wszelkie konsekwencje prawne będą stosowane dopiero od tej daty. Aby skorzystać z tej usługi, wymagany jest profil zaufany, podpis kwalifikowany, e-dowód lub dane do logowania do bankowości elektronicznej, ale też w wybranych bankach. Procedura obejmuje zalogowanie się na stronie mobywatel.gov.pl i wybranie opcji zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL. Istnieje także możliwość ustawienia automatycznego ponownego zastrzeżenia numeru w określonym czasie. Usługa zastrzegania numeru PESEL jest bezpłatna i realizowana od razu. Dzisiaj na facebookowej stronie Platformy Obywatelskiej odbyła się transmisja na żywo, na której posłowie Koalicji Obywatelskiej pan Dariusz Joński i Michał Szczerba poinformowali o wypłacie dodatków dla 18 pracowników przez ministra Jacka Sasina, związanych z, uwaga, realizacją Krajowego Planu Odbudowy, czyli KPO. W sumie na te dodatki wydano 58 166 zł. Krytykując tą decyzję, posłowie zwrócili uwagę na fakt, że Polska nie otrzymała przecież jeszcze środków unijnych przewidzianych w KPO. Podczas konferencji po kontroli w Ministerstwie Aktywów Państwowych, którego szefem jest właśnie Jacek Sasin, posłowie Koalicji Obywatelskiej zwrócili uwagę, że jedyną widoczną działalnością w ramach KPO było wydanie ulotki informacyjnej. Wyrazili również zaniepokojenie próbą zabetonowania instytucji poprzez obsadzanie stanowisk kontrolowanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych w spółkach Skarbu Państwa. Dodatkowo posłowie koalicji skrytykowali brak odpowiedzi na interpelacje dotyczące działalności MAP, a w tym kwestii takich jak nieudany projekt elektrowni Ostrołęka czy brak postępu w realizacji projektu elektrycznego samochodu Izera. Zapewnili, że będą kontynuować swoje działania w celu wyjaśnienia tych i innych kwestii związanych z działalnością ministerstwa.
Teraz o tym, jakie szczęście mieli włoscy nurkowie, którzy odkryli u wybrzeży wyspy Sardynia ogromny skarb. Mianowicie dziesiątki tysięcy starożytnych rzymskich monet, które były datowane na IV wiek naszej ery. Skarb ten został znaleziony w doskonałym stanie konserwacji, a według archeologów nawet najbardziej zniszczone monety były wciąż czytelne. Monety określane mianem folis wprowadzone zostały pod koniec III wieku przez cesarza Dioklecjana jako standaryzowana forma waluty. Odkrycie to jest jednym z najważniejszych znalezisk tego typu w ostatnich latach. Luigi La Rocca, urzędnik sardyńskiego Departamentu Archeologii, określił je jako dalszy dowód na bogactwo i znaczenie archeologicznego dziedzictwa dna morskiego. Archeolodzy uważają, że monety mogły pochodzić z wraku statku. Dlatego badania kontynuowane są w miejscu znalezienia w poszukiwaniu dalszych szczątków czy jakichś kolejnych może artefaktów. Mimo że ilość monet jest imponująca, to ich wartość finansowa w czasach starożytnych nie była wcale wysoka. Okazuje się, że równała się wartości około 4 złotych monet, co wystarczałoby na roczne racje dla 4 żołnierzy lub dwuletnie wynagrodzenie pracownika. Teraz polecam jeszcze Wam artykuł z The Guardian, w którym to twórca Likable TV, interaktywnego telewizora, który pozwala na doświadczanie smaków prezentowanych na ekranie, opowiada o swoim wynalazku. Pomysł ten narodził się w czasie pandemii, kiedy to kampus Uniwersytetu Meiji w Tokio był po prostu opustoszały, a tęsknota za różnorodnością smaków była duża. W Japonii istnieją sensory smaku wykorzystywane do monitorowania jakości produktów, które mierzą 5 podstawowych smaków. W oparciu o taką właśnie technologię wynalazca stworzył urządzenie Taste the TV, w skrócie TTTV, które przekształca te pomiary w płynne próbki smaków. Kiedy to użytkownik wybiera sobie danie z menu na ekranie, urządzenie rozpyla odpowiednią kombinację smaków, tworząc wrażenie smaku bez konieczności jedzenia. Wynalazek spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem na całym świecie, a BBC określiło go nawet mianem Netflix, czyli takie nawiązanie do Netflixa. Obecnie trwają prace nad komercjalizacją produktu. Następna wersja, TTTV 2, pozwala na rozpylenie smaków bezpośrednio na jedzenie, transformując na przykład zwykłą miskę ryżu w paellę. A najnowszy wynalazek TTTV 3 wykorzystuje duże modele językowe, tak zwane LLM-y, czyli na przykład takie modele, jakim jest ChatGPT, do tworzenia nieznanych smaków. Urządzenie to przypomina raczej ekspres do kawy niż telewizor i używa 20 pojemników ze smakami. Użytkownik może opisać lub pokazać zdjęcie wybranego dania, a urządzenie wygeneruje jego smak. Twórca ma nadzieję, że ta technologia stanie się powszechna w gospodarstwach domowych, rozszerzając w ten sposób kulinarne horyzonty i pomagając osobom z alergiami pokarmowymi. W przyszłości możliwe jest także, że ludzie będą mogli po prostu ściągać jedzenie z internetu i delektować się nim w domowym zaciszu. Autor jest również laureatem nagrody LG Nobla. To jest taki humorystyczny odpowiednik prawdziwego Nobla. Za żywienie, za stworzenie elektrycznych pałeczek, które sprawiają, że jedzenie smakuje słoniej. Za żywienie w sensie, że nagroda była za w kategorii żywienie. Jest to dopiero początek dla mediów telesmakowych i w przyszłości możliwe jest stworzenie urządzenia do bezpośredniego doświadczenia dowolnego smaku. Teraz przenieśmy się do Strefy Gazy. Konflikt tam nasilił się, gdy szpital Al-Shifa stał się punktem zapalnym. Właśnie w konflikcie, który rozpoczął się po tym, jak bojownicy Hamasu przekroczyli granicę z Izraelem. Było to dokładnie 7 października tego roku, powodując śmierć około 1200 osób. Palestyńczycy twierdzą, że walki wokół szpitala Al-Shifa są dowodem na lekceważenie przez Izrael życia cywilnego w Gazie. Tymczasem Izrael wskazuje na szpital jako przykład wykorzystywania przez Hamas cywilów jako tarcz ludzkich. Siły obronne Izraela, w skrócie IDF od Israel Defense Forces, twierdzą, że w trakcie operacji w szpitalu Al-Shifa w tym tygodniu znalazły oni wejście do tunelu i sprzęt wojskowy, ale nie przedstawili jeszcze dowodów na istnienie dużego centrum dowodzenia i kontroli. Hamas zaprzecza tym zarzutom, a CNN nie zweryfikował twierdzeń ani Izraela, ani Hamasu. Tymczasem ONZ wzywa do dostępu do szpitala Al-Shifa. Wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka
Volker Türk zaznaczył, że potrzebne jest niezależne międzynarodowe dochodzenie, ponieważ istnieją tutaj po prostu różne narracje. Podkreślił, że nie można wykorzystywać cywilnych obiektów, zwłaszcza szpitali, do celów wojskowych, ale nie można również atakować szpitala bez jasnych dowodów. Jednak jest to takie troszkę grożenie palcem. I nic poza tym. Izrael oskarża Hamas o prowadzenie operacji z tuneli pod kompleksem znajdującym się właśnie pod szpitalem Al-Shifa. Rzecznik wojskowy Izraela Daniel Hagari twierdzi, że Hamas kierował atakami rakietowymi i operacjami z bunkrów znajdujących się właśnie pod budynkiem szpitala. IDF opublikował oparty na wywiadzie film wideo, który to ma przedstawiać siedzibę Hamasu pod Al-Shifa. Wideo to pokazuje diagram 3D szpitala, który zmienia się tak, aby pokazać animowaną sieć rzekomych tuneli i pokoi operacyjnych. Co ciekawe, Biały Dom poparł twierdzenia Izraela, powołując się na amerykański wywiad. Hamas i szefowie szpitali stanowczo zaprzeczają twierdzeniom Izraela. Dyrektor generalny kontrolowanego przez Hamas Ministerstwa Zdrowia w Gazie, dr Medhat Abbas, powiedział CNN, że szpitale w enklawie służą wyłącznie do leczenia pacjentów i nie są wykorzystywane do ukrywania kogokolwiek. Po rozpoczęciu ofensywy Izraela Hamas oskarżył USA o dawanie Izraelowi zielonego światła do popełnienia kolejnych masakr na cywilach, wykorzystując fałszywą narrację Izraela o wykorzystywaniu szpitala Al-Shifa jako centrum dowodzenia. A Izrael twierdzi, że nadal pracuje nad ujawnieniem infrastruktury tuneli i że przedstawi dalsze dowody. Niestety w tym czasie cały czas giną ludzie. Wracamy jeszcze na koniec na nasze europejskie podwórko, gdzie Finlandia podjęła decyzję o wzniesieniu barier na 4 przejściach granicznych z Rosją w odpowiedzi na zwiększoną liczbę migrantów, których według Helsinek Moskwa celowo skieruje właśnie na te przejścia. Decyzja ta jest reakcją na zmiany w polityce granicznej Rosji i ma na celu powstrzymanie napływu migrantów, których Finlandia oskarża rosyjskie władze o kierowanie na granicę w ramach retorsji za zwiększoną współpracę obronną Finlandii ze Stanami Zjednoczonymi. Rosja odrzuca oczywiście te zarzuty. Barierki w każdym razie zostaną postawione na 4 z 9 przejść granicznych z Rosją. W Valima, Nuijama, Imatra i Nirala. Na południowym wschodzie kraju. Według Matiego Pitkanitiego, szefa międzynarodowych spraw fińskiej Straży Granicznej, od soboty wnioski o azyl od osób przybywających z Rosji będą przyjmowane tylko na 2 północnych przejściach granicznych, w Salla i Vartius. Do Finlandii dotarło już około 300 azylantów, głównie z Iraku, Jemenu, Somalii i Syrii, a tylko w piątek, do południa, granicę przekroczyło prawie 100 osób. Finlandia posiada 1340 km granicy z Rosją, która to stanowi również zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Helsinki zirytowało Moskwę, kiedy to w kwietniu dołączyli oni do sojuszu wojskowego NATO po dekadach niezaangażowania i w odpowiedzi na inwazję właśnie Rosji na Ukrainę. Frontex, czyli Europejska Agencja do Spraw Granic, ogłosiła, że wyśle swoich funkcjonariuszy do Finlandii po to, aby pomóc w ochronie granicy. Prezydent Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podziękowała władzom fińskim za ochronę zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. A na dzisiaj to już wszystko. Dajcie proszę znać w komentarzach, jak się Wam podobało i czy było przede wszystkim ciekawie. Jeśli tak, to prośba o łapkę w górę, a także o polecenie filmiku Waszym znajomym. Życzę miłego początku weekendu i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia wkrótce. Cześć, trzymajcie się.